Cześć Wam. Dzisiaj będzie chyba pierwszy filmik na moim kanale o iPhone'ie, a dokładniej o ładowarce do iPhone'a. Z tym, że nie jest to oryginalna ładowarka, tylko jakiś zamiennik. Dokładnie zamiennik firmy. Tutaj macie informację. Travel, Charger, jakiś tam model 5V, 1A. Sorry za pazury moje. Muszę sobie doczyścić, kurczę, czymś. I tak o. Motyw jest taki. Mam kumpla w pracy, który ma iPhone'a. Ładował tego iPhone'a tą ładowarką. I teraz cofniemy się troszeczkę do tyłu. Ja wam wszystko poopowiadam od początku i spróbujemy sobie powiązać fakty. Jakieś 2 tygodnie temu jego iPhone rozładował się do końca i nie mógł go już uruchomić na ładowarce, na tej. Totalnie podłączając, telefon się nie włączał i powiedział, że ma jakiegoś tam kumpla swojego, który mu to zrobi. Oddał mu ten telefon i ten jego kumpel faktycznie zrobił mu, telefon włączył się, tylko powiedział do niego tak, słuchaj, nie doprowadzaj do sytuacji, żeby ten telefon ci się rozładował do samego końca, tylko jak już będziesz miał tam 10% baterii, to go ładuj. I za tą sobie powiedzmy usługę policzył sobie ten jego kumpel 100 zł. Czyli zarobił sobie 100 zł na. Teraz tak zastanawiam się, co on tak naprawdę zrobił. Teraz przejdźmy do drugiej części, zaraz sobie wrócimy do tego wszystkiego. To jest ta ładowarka i ona miała, znaczy ma problem taki, że po podłączeniu do ładowania do iPhone'a, jak jest ikonka, która wyświetla się tam, jak się ładuje telefon w iPhone'ie, taki piorun, to wyglądało to tak. Telefon ładuje się i przestaje ładować. Ładuje się, przestaje ładować. Ładuje się, przestaje się ładować i tak skacze pomiędzy ładowaniem i nieładowaniem. Więc powiedziałem do niego, słuchaj, pokaż mi tą ładowarkę. Ja ją sobie sprawdzę, zobaczę, co jest z nią nie tak. I teraz możecie się domyślić już, że ja wam jeszcze coś pokażę, żeby było po prostu. Tutaj są te piny. I powiem wam tak. Tego teraz nie będzie widać. Ja to wezmę zaraz pod mikroskop. Zobaczymy sobie pod mikroskopem. Z jednej i z drugiej strony. Tutaj na górze jest jeden pin, który jest już skorodowany. I po drugiej stronie też jest drugi pin, który też jest skorodowany. I to powodowało, że ta ładowarka po prostu nie kontaktowała z gniazdem ładowania w iPhone'ie. I to właśnie powodowało, że albo jakoś tam gdzieś styknęło coś i ładował, przestawał ładować, ładował, przestawał ładować. I teraz sobie tak jak już to wszystko poskładaliśmy do kupy, zapewne wiecie, motyw był taki, że po prostu telefon mu się rozładował do końca, dlatego że ta ładowarka nie potrafiła mu jakby podładować baterii. I gdy on już miał ten telefon rozładowany do maksa, wpinając tą ładowarkę do iPhone'a, jak już wiecie, ładuje, nie ładuje, ładuje, nie ładuje, no nie potrafiło wybudzić tego telefonu. Podładować się baterię po prostu. I ten jego kumpel prawdopodobnie stówkę sobie wziął tak za nic, podładowanie telefonu. Zarobił stówkę na czysto, można powiedzieć. I teraz ja wezmę tą końcówkę, pokażę wam pod mikroskopem i zadamy sobie pytanie, czy jest sens to naprawiać, czy da się to naprawić jakoś, czy po prostu lepiej już jest zainwestować w jakiś kabel do iPhone'a, bo są te ładowarki modularne, które mają tutaj wejście na USB.
A taka ładowarka podejrzewam, że kosztuje grosze. To jest no-name'owa. Także lecimy sobie pod mikroskop, obejrzymy te gniazdo, ten wtyk pod mikroskopem i zobaczycie sobie, jak to wygląda. Ja robię pauzę, bo muszę sobie przygotować mikroskop. Dobra, słuchajcie, jestem pod mikroskopem i zobaczmy sobie teraz tą końcówkę. Widzicie, że tutaj jeden pin, dokładnie wam pokażę to. Czwarty, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty pin jest skorodowany. Totalnie nie ma na nim już tej takiej powłoki, która tego, no jak to powiedzieć, pada, który właśnie przewodzi. I nie wiem dokładnie, jaka jest tutaj rozpiska tych pinoutów. Pinout. Trzeba by było poszukać sobie w necie. Z drugiej strony mamy troszkę lepiej, choć też jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Też jest trochę zniszczony. No na pewno z tej strony jest sporo zniszczony. I teraz pytanie. Czy to jest zabrudzenie? Czy to jest tak skorodowane? Zróbmy sobie większe powiększenie. Ja obniżę troszeczkę całą kamerkę. No tutaj już dałem naprawdę nisko. Teraz tylko trzeba ustawić ostrość, żeby wyszła. I oświetlenie troszeczkę zmienić, żeby dosięgło. Zobaczmy sobie to z bardziej bliska. No widać, że tutaj jest prawdopodobnie już wyrobione od wkładania samej wtyczki. I pytanie za milion punktów dla tych ludzi, którzy znają się na takich rzeczach. Czy ktoś robił to kiedykolwiek? Naprawiał takie piny? Czy da się naprawić? Czym to zrobić w ogóle? Bo tego to na pewno by wypadało przeczyścić. Bo jest nieźle zjechany. On jest chyba tak skorodowany już. Kurczę, czym by to zrobić? Zastanawiam się nad takim patentem. Mam ten klej taki przewodzący prąd. Czy tego kleju na przykład by tutaj nie nanieść minimalnie i jak on by zasechł, być może wtedy by coś to dało troszkę. Tu nanieść tego kleju igiełką, delikatnie rozprowadzić, najpierw to przeczyścić, odtłuścić izopropanolem i potem tym klejem to posmarować, tak żeby to zaschło. Potem delikatnie to jakoś wyrównać, tak żeby było też tak równo. Być może to jest jeszcze do uratowania w jakiś sposób. Chociaż może nie warte zachodu. Ale tak dla sportu, żeby to naprawić. I tutaj tego też by się delikatnie posmarowało tym klejem. Może by się do czegoś w końcu ten klej przydał. Dobra, ja robię pauzę. Idę poszukać tego kleju i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie, ja najpierw staram się delikatnie te piny tutaj oczyścić. Będę to robił pod mikroskopem. Widzicie, tu jest w ogóle na to naniesione takie dziwny taki nalot jakby. Schodzi jak po maśle. Tak jakby złoto było naniesione. Potem to przeczyścimy izopropanolem, a być może to pomoże w lepszym kontaktowaniu. Tutaj czuję, że jest takie
dosyć. Staram się lepsze oświetlenie jakoś zrobić. Tutaj czuć, że ten sprawia jakby najwięcej problemu. Na pewno sobie oczyścimy je z tego takiego nalotu. To widać, że to nie było czyszczone i podejrzewam, że to takie utlenianie. Albo to jest jakiś syf już. Być może, że to jest syf. A najlepszy test będzie po prostu w pracy, jak mu to dam. Tu jest ten czwarty, ale widzę już poprawę w ogóle gołym okiem. Jak się patrzę, to się odbija, błyszczy wszystko. Staram się jakoś to wam ustawić, tak żeby to było widać. Wyostrzyć jak najlepiej. Widać już poprawę na 100%. Widzę okiem już, jak się wszystkie błyszczą te piny. Tylko teraz spróbuję tego czwartego tak wyczyścić, bo widać, że na nim jest najwięcej tego, powiedzmy, ogaru. Którego nie powinno być. Weźmy sobie na chwilę, czyśćmy pałeczką. Staram się wam to pokazać, żebyście to widzieli. Tak, czwarty jest jeszcze. Jest poprawa. No na pewno został usunięty ten syf. Myślałem, że to było skorodowane, chociaż ta strona jest troszeczkę lepsza. Widzicie, ten czwarty. Dobra, zobaczmy sobie drugą stronę teraz. Jak wygląda. Oj, tutaj już jest o wiele gorzej. Zacznijmy od pierwszego. Też sobie go przeczyścimy. Delikatnie. Bardzo delikatnie to robię, żeby nie uszkodzić tych pinów. Ale widać, że one są jakby zaśniedziałe mocno. Także nie wiem, czy nawet papierem ściernym, tak, takim, nie wiem, z 2000, przejechać po tej wtyczce delikatnie. No i ten tutaj, ten to jest już chyba tutaj faktycznie skorodowany. Chociaż. Może coś z tego jeszcze będzie. Może się uda coś z tego wyciągnąć. Popatrzcie się. Trochę coś tam. Mogło, dobra, ja sobie wezmę IP i pom to. Teraz ładnie przeczyszczę. IPA. Popatrzcie się, jak to. Jak to wygląda teraz. Trochę się go odratowało. Z drugą stronę. Być może coś jeszcze, może coś się uda ją uratować, że będzie działała. W każdym bądź razie na pewno będzie lepiej niż przed tym wszystkim.
Tu jeszcze sobie poprawmy tego. To jest najlepsze, ja to teraz robię pod mikroskopem cyfrowym. Wpatrzę się w monitor. Oczywiście lepiej by mi się robiło to pod stereoskopowym. Wtedy mamy wszystko w czasie rzeczywistym. Tu bardzo delikatnie postaram się to jeszcze podczyścić. No i mówię, będzie weryfikacja pracy. To bardzo, bardzo delikatnie robię, żeby po prostu nie uszkodzić tej powierzchni, ale tu widać, że to jest cholernie zabrudzone. Dobra, przyjrzyjmy sobie. I po. Trochę mocniej. No jest różnica na pewno. Być może to na tyle będzie różnica, że pozwoli mu znowu przez jakiś czas mniej więcej ładować tego iPhone'a tą ładowarką. Chociaż powiem Wam szczerze, że to jest tak po prostu dla sportu robione. Najbardziej mnie interesowałoby to, czy są jakieś techniki pozwalające odrestaurować takiego pada, nie? Coś przykleić na przykład, albo nanieść, napylić, ale to już wyższa szkoła chyba jazdy jest. Dobra, IPA się tutaj fajnie przydała, wyczyściła. Czy ja tu mogę jeszcze coś więcej zrobić? Troszeczkę się boję, żeby tego po prostu nie uszkodzić, bo tak będę dziubał, dziubał, a potem się okaże, że za dużo zeskrobałem jeszcze tutaj, tylko tak na samym końcu poprawię. Pierwszy filmik na temat iPhone'a na moim kanale. Nieoryginalna ładowarka. Bez żadnego certyfikatu. Jeszcze zobaczmy sobie. Tutaj minimalnie podskrobiemy. No i okej. Ta strona jest tak. Myślę, że jest lepiej niż było. Na pewno. Popatrzcie się, jak teraz wyostrzę. To widać, że tutaj wszędzie. No już powinno kontaktować. Aha, powinno być w miarę ok. Czyli trzeba było wyczyścić tylko piny z drugiej strony jest o wiele lepiej niż było wcześniej. Także myślę, że teraz powinno mu to działać. Zresztą sprawdzimy to w pracy. Ja mu przyniosę tą ładowarkę i wtedy pod filmikiem dodam komentarz, czy to działa, czy nie działa. A wy piszcie w komentarzach, czy to w ogóle był sens robienia czegoś takiego, czy lepiej po prostu jest kupić jakiś tam kabel albo oryginalną ładowarkę do iPhone'a. On ma chyba model iPhone'a 5S, z tego co pamiętam. Bardzo mały ten telefon jest. Więcej tutaj już raczej nic nie będę działał. Tyle co wyczyściłem. Myślę, że to powinno w jakiś sposób pomóc. Tak jak mówię, przekonamy się za 2 dni. Dokładnie w poniedziałek mam nockę. No na nocce w poniedziałek będę wiedział. Także w poniedziałek gdzieś o godzinie 23:40, no tak gdzieś koło północy, postaram się dodać informację, czy ta ładowarka mu zadziałała normalnie. To by było na tyle.
Pozdrawiam, trzymajcie się.